Tylko tego, żeby pierdzielić bez sensu. Na tym polega wygoda. Co jadłeś na śniadanie? No nie wiem, jaką kartką sobie uczył malować. Ja używam make-upu codziennego. Myślałem, że make-up jest bardzo naturalny i nie zawiera cholesterolu. Także czuję się dobrze, czuję się pięknie i świetnie, słoneczko świeci. Poszło. Poszło? Nagrywa się? Nagrywa się. No, także no. Witamy was. Jest, który jest dzisiaj? 15 jest godzina 12. 11:59. I właśnie jedziemy na pakę. To w zasadzie jest taka spełnienie marzeń każdego kabaretu. Tylko że my się o tym dowiedzieliśmy dopiero 2 dni temu, że jedziemy na pakę. Także jesteśmy przygotowani. Także... Bo że tak powiem, ktoś zapomniał sprawdzić na stronie wyniki. No, ciekawe to co było. Właśnie, ciekawe. Wczoraj mieliśmy próbę taką generalną. Teraz skończyła się 10 godzin temu. Tak. Także no... Także generalnie... Generalnie to... Jedziemy, generalnie była próba. To tak. Jesteśmy faworytem. Faworytem, tak powiem, faworytem. Takim czarnym koniem. Czarny koń polski. Tak, ja rokuję, że są szanse. Nie wiem, czy koniecznie dla nas, ale wiem, że są szanse dla kabaretu jakiegoś, żeby wygrał, prawda? Myślę, że na pewno będzie jakiś kabaret, który wygra. Myślę, że jakiś przejdzie do półfinału, nie? Myślę, że tak. Może ze dwa nawet. Inaczej jest godzina 12, na 14 musimy być w Lublinie. Może się teleportujemy, będzie szybciej. Jesteśmy już w Lublinie, udało się mimo tych czego. Tego, niczego, niczego. Mimo, że nie było korków, to dojechaliśmy. Jest wszystko w gitara. No. Jesteśmy już teraz po lecimy próbie. Się najeść. Są z nami nasi przyjaciele. Dobra, w końcu nagrywać, to idziemy jeść, bo jesteśmy głodni! Nie wiem, czy to są ludzie, którzy przyszli, ale zabierają nas na obiad, więc... Ale powiedzieli, że nakarmią nas, że nas ubiorą, że dadzą nam jeszcze 500 zł na drogę. Także no to idziemy z nimi, nie? No. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Tak. No to dobra. No i oczywiście nie ma Marty. Gdzie jest Marta? Marta jest w pracy. Ona jeszcze w Playu dorabia, nie? Eliminacje paki w Lublinie. Yo. Tak. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Zapraszamy, żeby przyjeżdżać przez radę. Egzaminy! Następny do odstrzału! Panie profesorze, Nano, trzecia wojna światowa, samoloty! Ale jak po tym, panie profesorze, ja nie chcę umierać, nie zaliczają przypadku! Ale proszę, profesorze, ja mam uśmiech, bo całym się ja zaliczę. Panie profesorze, pan mi wpisze tu trójeczkę szybko, bo lecą po nas. Już mi pisał. Czego? Co to? Cholera wie! Dlatego cię wołam! Co to? Łopata! Za grube na łopatę? To mnie woła! Co to? A taka łopata do grana. Grania? Skąd wiesz? A w telewizji żem widział. W telewizji? A co grają w tej telewizji? A gówno jest w tej telewizji. O!
nie rusza. Bo po co podnosić? Tak se leży dni już parę. Leży i robi się białe. Leży, czyha pod mleczykiem. Lepiej i szkodnikiem. Nie zrywa. Leży, leży, nic nie robi. Kto to w Polsce widział? Leży, leży. Dobrze mu tak. Też bym se poleżał. O, a co? Tym Ewa Drzyska. I na koniec prośba taka do wszystkich mieszkańców. Ciężko. Ludzie, sprzątajcie po swoich politykach. Więc tak wygląda nasza sytuacja, czekamy jeszcze na... Ty, to, a ty kim jesteś? Ja jestem Rafał, tak jest. To ten żół z kolejki. Więc to się jest... pobawiliśmy... Dokumenciki, panowie. Koniec, popa, cześć.